Mach mi san evone ava. Mach mi ma mme hała. Mach mi na nime wa nne hała. Dobrze, chodźcie. Idziemy orać pole, bo już jest noc. Cześć! Zobaczcie, jakie mam pazurki. Nie, żartuję, nie o tym. Słuchajcie, witam was bardzo serdecznie w moim nowym odcinku. Moim nowym odcinku. To miała być spokojna seria, gdzie sobie normalnie oram pole, ale nie mogę tego robić niestety, bo mam niezapowiedzianych gości, jak sami dobrze wiecie. Sami ich tutaj nie zapraszałem, sami przyszli. Jeszcze w dodatku obcokrajowcy w ogóle, what the fuck, nie mogę z nimi porozmawiać. Słuchajcie, ciężka noc była, jest za nami, ponieważ oni razem we dwóch całą noc o czymś gadali, ja nie wiem o czym. Idziemy do nich, słuchajcie. A zniszczyliście łóżko, gamonie? Ej, halo, halo. Proszę, tu bardzo nie przeklinamy. Nie przeklinamy. Steve, co to? Jakiegoś Polaka widać spotkałeś na granicy. Dobrze, panowie. Koniec tego, słuchajcie, idziemy na górę, koniec tej kłótni. Całą noc przez was nie przespałem, gaduję jedne. Proszę bardzo, na górę idziemy. Boże, masakra jakaś totalna. Dobra, słuchajcie. Z całym szacunkiem. Ja rozumiem, że prawda, zgubiliście drogę, że zboczyliście ze szlaku swojego, jakkolwiek to mnie brzmi. Proszę nie przeklinać, Steve! Proszę nie, i proszę nie zrzucać się mi preclami. Dobra, nieważne. Słuchajcie. Sytuacja ma się następująco. Ja chcę spokojnie prowadzić serię, dlatego chciałem się was zapytać grzecznie, kiedy... Proszę mi nie psuć sufitu, ja już nie mam nerwu, ludzie, nie mam nerwu. Kiedy po prostu zamierzają panowie opuścić mój lokal, to znaczy... Moje. No, Steve, czy słyszysz, co powiedziałem? Steve, proszę na górę, bo jest tutaj jakby jakaś narada, prawda? Nie można opuszczać. Kultury troszeczkę, skąd ty? Z bagna, żeś wyskoczył? Dobra, nieważne, słuchajcie, pomożecie mi w robieniu pola, trudno. Bierzecie się do motyki, bo ja nie mam czasu, mam jedną motykę. Proszę bardzo, panie Arbuzku, czy u was, na waszej planecie, umie się robić motyki? Nie. Wnioskuję, że się umie, więc proszę bardzo, do kowadła. Tu się ma, prawda, różne... A nie, tu jest jeszcze jedna motyka. Akurat się tak składa, że są dwie motyki. Także ja jedną motykę, prawda, daję tutaj Steve'owi. Znowu leje, co to jest? Anglia jakaś? Jak? Nie wiem, nie ma. Ty też masz tutaj, proszę bardzo. Daję ci żelazną, a ja będę, słuchajcie... Tak, a teraz idzie... Steve, musisz się z tym pogodzić, nie ma. Proszę bardzo, na drogę dostajecie dwa bochenki chlebka, proszę się posilić, jeśli jesteście głodni. Ja rozumiem, że... Ty nie jesz chleba, ty... Rozumiem, zaczynamy się dogadywać. Okej, okay. Steve, dobrze, ty jesz, okej. Okay. Słuchajcie, nie psuj, dywan, mój dywan, kochani. Ślicznie. Jezu, mam nadzieję, że nie jesteście gejami. Nie, chyba nie jesteście. Dobra, nieważne, chodźcie. Zaprowadzę was na pole moje, bo... zaprowadzę was na moje pole. Pójdziemy naokoło. Trudno, że trochę pada, no nic. Niestety, tak musi być. Proszę, Arbuzku. Nie, a to dobrze. Ale Steve, pamiętaj, że to są moje świnki, nie ruszaj ich, proszę cię, dobrze? Przejdź, okej? Okay? No, dobrze. No chodźmy. Nie. Świnki, spokojnie. Patrz, jakie one mają oczy. Jak 5 zł, wszystkie. Ze strachu, przez siebie. One srać nie mogą od miesiąca, nieważne, chodź. Jakiego miesiąca, czy jesteś tu 2 dni, nieważne. Idziemy tędy, tu mam taką cięższą drogę przez piasek, ale damy radę. Dobrze. Chodźcie. U was na arbuzowni się ładnie śpiewa, tak mi się coś wydaje. Chodźcie, śmiało. Jeszcze świeżej udali się na północ. Jesteś Arbus chyba raperem. A umiecie zrobić kapelę raperską? Ty mu rób ten cały putu putu, a Steve, pokaż jak się u was rapuje. O matko, noc idzie.
Dobrze, chodźcie. Idziemy orać pole, bo już jest noc. A zapomnieliśmy świecek, tak? Oczywiście. Nie, mam świecki, na szczęście. Dobra, słuchajcie, ja wam... Teraz tak. Steve, jesteś głupi. Nie, ale nie obrażaj się, Steve, dobra, nie, inaczej. Chciałem cię sprowokować. Czekaj, jak kopnę cię, mas. Dobrze, jeszcze bardziej. Proszę bardzo, zezłaś się, tak. Tak, ja zauważyłem u siebie pewną, nie wiem jak to zrobić, słuchaj, ale umiesz zignąć nasionami tak jak ostatnio? To co mam zrobić, żeby zygnąć? A, poprosić wystarczy, nie muszę się bić, a to sorry, bo ja tak po polsku, dobra. Zombie, ej, dobra, sytuacja jest taka, ja was bronię przed zmowami, a wy słuchajcie, sadzicie pole, ja wam pokazuję gdzie. O tutaj, patrzcie, od tego narożnika, ciach, do tego narożnika, ciach, już bronię. Szybko, orajcie pole, sadźcie nasiona, a ja się zajmuję mobami, dobrze. Dobrze, okej. Jedziemy, współpraca. Jedziemy. Drodzy widzowie, wydaje mi się, że jestem w stanie ich do czegoś wykorzystać. Może są nawet mi pomocni, ale nie mogą zaorać pola, bo tutaj jest pełno zombie. Nie jestem pedofilem, ale tego małego zombiaka chętnie zabiję. O, dobrze, super. Dobra, spokojna sytuacja. Zasadzili, świetnie. Dobra, wracajmy do domu. Nie, arbuzek, co ty robisz? Poczekaj, nie możesz tak wszędzie. Spokojnie, nie, już. Time out. Easy. Come on, idziemy na kolację. Robiła się noc. Ciężką pracę trzeba wynagrodzić kropelką grogu, którego nie mamy. Trudno, ale może kiedyś będziemy mieli. Chodźcie. Mehon. Mehon, Sid i Steve. Fajnie, super. Bardzo nam się pogodnie zrobiło. Chodźcie. Idziemy do domu, zjemy coś, idziemy spać, bo ciężki dzień dzisiaj za nami. Ein Hine. Des. Ahine, mięso! A, mięso, a proste. Ahine, okej, ahine, ja już rozumiem, mięso. Dobrze. Chodź, arbuzku, chodź. Arbuzek jest też pojedzony, dobra. Chłopaki, będziemy musieli, słuchajcie, zrobić, ale to już poza już widzowie nie będą musieli tego oglądać. Jeżeli macie zostać na dłużej, to umówmy się. Obaj musicie mieć odrębne łóżeczka, bo nieładnie jest średnio higienicznie, żeby arbuz ze... Nie, to jest moje łóżko! Złazić mi są prosto z pola wrócili od razu mi na łóżko z butami! Nie bij mi arbuzek! Poza odsłon... Drodzy widzowie, co ja z nimi mam? Trzy światy. Ale nieważne. Słuchajcie, poza odcinkiem oni przygotują sobie łóżeczka. Jak widzicie, baraskują tam w domu bardzo żwawo. Proszę iść stąd. Ja przemawiam do widzów. Dziękuję. I teraz tak. W następnym odcinku proszę iść do domu. Dziękuję. W następnym odcinku postaram się... Proszę mi otwierać drzwi, myślałem, że my zatrzasnęliście ze strachu. W następnym odcinku postaramy się więcej tego pola zaorać i przygotować im jakieś legowisko, bo podejrzewam, że zostaną tutaj na dłużej. Ależ oni zrobili numer. Dobrze, kochani widzowie, pójdę tam jeszcze do nich, żeby się z wami pożegnali. Hej, gromado, no otwórz mi te drzwi. Proszę pomachać widzom na do widzenia. Pomachajcie. Możecie pomachać zygając. Ślicznie, dobre chłopaki, będzie was pozytek. Trzymajcie się widownio, najdroższa, papa! Że ja goszczę jakichś gości, już sam nie wiem co się dzieje generalnie. No ale mamy słuchajcie dwóch gości, zrobiło się nam z jednego gościa w ogóle... Jeszcze raz. Cześć, jesteście na łóżku, jesteście, dobra. 3, 4. Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem... Dobra, serio. Słuchajcie, seria zupełnie z niezapowiedzianych warunkach, co ja w ogóle pierdolę, słuchajcie, co? Uwaga! Dobra, uwaga! Mamy.